28 sierpnia wspominamy świętą Marię od Krzyża, zakonnicę. Joanna urodziła się 25 października 1792 roku w Cancale we Francji. Gdy miała 6 lat, jej ojciec zginął na morzu. Dzieciństwo upłynęło jej wśród ubóstwa i ciężkiej pracy. Przez 20 lat była służącą w Saint-Servan, najpierw w szpitalu, a potem u pewnej panny, z którą odwiedzała ubogich i udzielała lekcji katechizmu. Po jej śmierci Joanna odziedziczyła jej skromny majątek. Od 1837 roku Joanna mieszkała ze swoją przyjaciółką Franciszką Aubert. Przyjęły wtedy do siebie 18-letnią sierotę. W 2 lata później Joanna przywiozła niedołężną, ślepą staruszkę. Za tą miłosierną gościną poszły też inne. Jedna z przyjętych, Magdalena Bourget, która była już bliska śmierci, po ozdrowieniu dołączyła do najbliższych współpracownic Joanny. Wkrótce doszły także kolejne apostołki miłosierdzia. Tak to powstało Zgromadzenie Małych Sióstr Służebnic Ubogich. W 1842 roku złożyły one śluby zakonne i wybrały Joannę na przełożoną, lecz ksiądz Lepalier, ich duchowny opiekun, nie zgodził się na ten wybór i naznaczył im Marię Jeannette. Joanna odsunęła się wówczas bez słowa protestu i nadal pracowała, zakładając nowe przytułki. W 1852 roku zgromadzenie otrzymało aprobatę biskupią, wzrastało też w liczbach. W 1879 roku liczyło już 177 domów oraz 2400 członkiń. Tego samego roku papież Leon XIII udzielił mu aprobaty papieskiej. Zapomniana przez wszystkich założycielka zmarła 28 sierpnia 1879 roku. Beatyfikował ją dopiero 3 października 1982 roku święty Jan Paweł II, a kanonizował 11 października 2009 roku papież Benedykt XVI. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Marii. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.